Dzisiejszy odcinek jest z domowej sauny, którą nabyliśmy sobie parę tygodni temu w poniedziałek. I cały ten poniedziałek był pod znakiem poskładania jej z kartonów. I powiem wam, że to jest sauna na podczerwi przede wszystkim, tak? Jest domowa, że jakby ktoś nie wiedział, wierzył. Tak? To jest balkon. Więc taka sauna infrared robi bardzo ciekawe rzeczy w porównaniu do normalnej sauny, ale pokrótce powiem tylko tyle, że usuwa co niektóre toksyny. W jaki sposób usuwa? No powiedzmy, że rozpuszcza plastik. Czyli na przykład jeżeli ktoś ma sztuczne piersi, to nie powinien tu wchodzić. Jeżeli tu wejdzie, to rozpuści mu silikony. Dobra. Ponoć, wiemy z dobrego źródła, że jeżeli się dużo ktoś spoci w takiej saunie, to powinien z niego wyjść troszeczkę spotem plastik, że ponoć nawet można ten plastik zobaczyć na białym ręczniku, jeżeli się wytrze pot. No mi akurat coś takiego nie udało się potwierdzić, być może za mało jeszcze zastrzyków z plastikowych strzykawek zrobiłem w życiu w stosunku do Nika Michela, który to mówił. Więc to jest raz. Dobra. Dwa. Normalna sauna ogrzewa cię przez taki mechanizm, że po prostu jest wymiana cieplna z powierzchnią skóry. Wymiana cieplna z powierzchnią skóry jest po prostu znanym wszystkim mechanizmem raczej. Jest mokro, jest wilgotno i tak dalej. No ale jakie są z tego korzyści? Ja nie mam z tego korzyści, nigdy nie miałem, zawsze byłem chory od razu później. Sauna infrared działa trochę inaczej. Na jednym z wideo nawet Dmitry Klokow ponoć też używał tego. Przed treningiem, ja też tego używam przed treningiem, wystarczy 5-10 minut nawet. Tutaj mamy taki zegar. A tak przy okazji to już pokażę, tu mamy jakiś jonizator powietrza. To są głośniki, bo można to z Bluetoothem sobie zsynchronizować, to jest wywietrznik. No i jeszcze jakieś światło do chromaterapii. A tam jeszcze jest coś, co ja w sumie nie wiem, co to jest. A tu jest termometr. Dobra. Więc temperatura w ciągu 10 minut zazwyczaj dochodzi gdzieś tak do 50 stopni Celsjusza. Nie jest to może dużo. Dużo się tutaj wcale nie poce, tak minimalnie. Ale podczerwień, to jest far infrared, czyli taka głęboka podczerwień, wchodzi powiedzmy te 5 cm pod skórę. Czyli dociera też do stawów i osusza, gotuje wodę na zasadzie troszeczkę mikrofali, czyli po prostu natrafia na cząsteczkę wody i ją podgrzewa. I w ten sposób to ciepło pochodzi jakby z wewnątrz i idzie na zewnątrz. Przez co od razu mamy takie, że tak powiem, smarowanie w stawach i promieniowanie jako takie ma swoje jeszcze właściwości lecznicze. Jest sporo wideo, różnych filmików na YouTubie o korzyściach podczerwionej terapii na komórki. Ja powiem w skrócie, że skóra jest lepsza, mijają jakieś sztywności w mięśniach, na przykład rano wstanę z sztywną szyją, wchodzę tutaj, nie mogę sobie zapomnieć o sztywnej szyi, nie muszę się specjalnie gimnastykować. Jest też taka zaleta, że mamy mitochondria, w którym mamy specjalny rodzaj melatoniny. Nie tej melatoniny, którą produkujemy w szyszynce, tylko taka mitochondrialna, powiedzmy, melatonina. I ona jest uznawana za najsilniejszy antyoksydant, silniejszy nawet, czy tam ważniejszy od glutationu. I teraz glutation, jak wiadomo, trzeba wstrzykiwać sobie, bo nie można go skonsumować. Z kolei taka właśnie sauna infrared potrafi podnieść ten poziom melatoniny tej komórkowej. Ona działa jako antyoksydant, ale też dzięki temu, że co tam? Dzięki temu, że zwiększa produkcję naszą komórkową melatoniny, dzięki temu mniej musimy produkować tej melatoniny
z głowy, że tak powiem, która służy nam bardziej do snu. I to by, to jest taka teoria, która wyjaśnia, dlaczego lepiej się po tym śpi. Do czego w naturze można porównać infrared? Po prostu do ciepła od ogniska, do ciepła od świeczki, tak, do ciepła od słońca przede wszystkim. Jedna osoba z reumatyzmem na pewno powie, że w słońcu od razu mija ten ból. Często to łączyłem z witaminą D3. Jednak ta witamina D3 troszeczkę tego nie tłumaczy, bo można bardzo dużo jej wziąć i no, z opóźnieniem trochę to działa bardziej. Więc jest takie coś, że witamina D3, a właściwie jej niedobór witaminy D3 jest jednym z powodów sztywności w mięśniach. Także jeżeli siłacze czy tam kulturyści są bardzo zesztywniali, no być może warto zwiększyć sobie witaminę D3 i nie patrzeć tyle na te normy przyjmowania, tylko jakieś badania możecie sobie zrobić. Jednym z takich wyznaczników, że witaminy D3 za mało wchłaniamy, jest to, że pocimy się tylko na głowie, tak? Jeżeli się pocimy tylko na głowie, a reszta ciała, powiedzmy, nie nadąża z poceniem się za głową, no to, no to jest poszlaka, że tutaj witamina D3 by się przydała. Ostatnio, jak dałem taką radę komuś, no nie posłuchał, ale chyba pociła mu się głowa, bo tam mózg mu się zagotował i nie zrozumiał porady. W każdym razie, wracając do sauny, zbliża się mi niedługo te 10 minut. Już czuję, że takie pierwsze poty się pojawiły. Nie chcę się odwodnić przed treningiem z drugiej strony, bo robię to przed treningiem. Powiem Wam, że to tak jakby w połowie zastępuje efekty masażu, jednak o wiele krótszym czasie, czyli w takie 5-10 minut możemy mieć takie, powiedzmy, efekt półmasaż. Tak, sesja masażu jest też niezastąpiona. Kiedyś brałem hormon wzrostu, pamiętam, i jeden z klientów tak bardzo nalegał, że on też chce brać hormon wzrostu. Ja mu powiedziałem: słuchaj, ja już naprawdę dużo przeeksperymentowałem dawek, małe, duże, częste dawkowanie, rzadkie dawkowanie, to, tamto. I wiesz co, tak naprawdę nie dość, że taniej, to ci bardziej efektywnie wyjdzie na regenerację, po prostu masaż raz w tygodniu sobie zrobić. Także masaż jest nadal bardzo fajną rzeczą, ale co teraz zrobić, jeżeli połączymy masaż i infrared? No, jakiś czas temu miałem tutaj w łapie przykurcz, taki dość solidny przykurcz w mięśniu ramiennym. I ten mięsień ramienny, gorąco się robi, już jest 40 stopni, jeszcze minutka. I ten przykurcz w mięśniu ramiennym, on był nieustępliwy, on nie chciał tak sobie odejść, po prostu nie chciał. Wszedłem do tej sauny, pamiętam, to był jeszcze pierwszy dzień, może pierwszy tydzień, jak to używałem, może pierwsze parę dni. Ja byłem pewien, że ja w tym tygodniu, w którym to było, nie zrobię treningu ramion, po prostu nie będę w stanie, że lepiej dać im odpocząć. O, jeszcze minutka będzie. Nie będzie po wszystkim. Zaraz się wszystko samo wyłączy, oprócz światełka. Więc po tym masażu, który zrobiłem tutaj w tej kabinie, po tym masażu nagle przeszło, zrobiłem normalny trening i nie było problemu. Czyli masaż wykonany samym sobie w czasie, gdy te promienie przenikają nasze komórki od wewnątrz luzują te mięśnie, no bardzo ładnie działają. To nie są promienie UV, które, powiedzmy, możemy obwiniać o raka skóry, ale też o witaminę D3. Są to inne promienie, mamy inne korzyści, są dość szybkie. Ola, moja kobieta, mówi też, że bardzo dobrze to działa na cerę, na włosy. Ja troszeczkę mniej to zauważam, ale myślę, że wie, co mówi. Tyle na dzisiaj. Aha, jeszcze cena, tak? Chyba każdego tak naprawdę powinno być stać, a koszty utrzymania? Tyle co pół grzejnika elektrycznego. Tylko że grzejnik elektryczny włączamy na długo, a to włączamy sobie na 10 minut przed treningiem, 10 minut z rana,
może 10 minut przed snem, coś takiego. Ja na razie więcej jak 10 minut nie robiłem. Nie mam zamiaru się też odwadniać jakoś, tylko się takie leciutko tak zwilżyła skóra. I teraz jestem gotowy na trening. Dzisiaj wyciskałem leżąc, prawdopodobnie w wąskim chwycie, ale może być też w szerokim. Dlaczego mówię prawdopodobnie? Zajdę na siłownię, porównam oba i zobaczę, które lepiej dzisiaj wchodzi i na tym właśnie się skupię. A co do całej reszty, to już moja sprawa na treningu. Siła!